Cześć, witamy Was. Cześć, cześć. Dzisiaj taki temat troszeczkę z pogranicza technologii, a jak to można powiedzieć, podatków. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o podatkach, a konkretnie o cłach. Konrad sobie niedawno zamówił w Chinach smartfona. No i pewnie wielu z Was chce nie smartfona. No dobra. Klapkę sobie zamówiłem. No ale z systemem. Ale z systemem, ale... Czyli to... smartfon. No dobra. No, dobra, smartfon w formie klapki, ale nie z elastycznym wyświetlaczem, tylko z klawiszkami. Opowiemy kiedy indziej następca mojego LG-ka. Zrobimy o tym osobny filmik, bo smartfon jest nadal ciekawy, a na pewno w Polsce go w oficjalnej dystrybucji nie ma i nie będzie. Ale wróćmy do sedna. Na pewno wielu z Was się zastanawia, sprowadzając telefon z Chin, przywalą mi jakieś tam dopłaty, czy nie przywalą? Co się z tym dzieje? No, dzieje się z tym, że przywalą. Przyjeżdża i że przywalą. Przywalą, bo łapkę na tym trzyma taka wspaniała instytucja jak Poczta Polska z trąbką. No i cóż, nie ma wyjścia. Musicie zapłacić. Pytanie ile, jak to w ogóle wygląda? Opowiadaj. Znaczy tak, zaczęło się od tego, że zamawiając ten telefon, nagle się okazało, że muszę zapłacić dużo, dużo mniej niż była cena. Mówię, kurczę, może jakieś kupony miałem niewykorzystane na AliExpressie. Są takie rzeczy, bo tam kliknąłem, żeby wykorzystać kupony. Ale jak zacząłem się przyglądać temu, no to mi napisało to, co za chwilę pokażemy. O, właśnie takie coś. Że cena została zmniejszona o wartość cła, którą sobie będę musiał sam zapłacić. Mówię, dobra, no co zrobić, no. Zamówienie poszło, no to czekamy, tak? Czekałem około miesiąca, jak to się czeka na paczki od Chińczyka, aż przyszło do mnie o takie coś. Polecony z potwierdzeniem odbioru, sprawa służbowa, bla, bla, bla. No i czytamy, że zawiadamia się, że na powyższy adres wysłano przesyłkę o numerze nadawczym. Tutaj taki numer i tam na podstawie artykułu dużo, dużo, dużo rzeczy. No i generalnie, że muszę coś z tym zrobić i podane są dwie rzeczy. Jest podany numer przesyłki i podany jest numer magazynowy. I ten numer magazynowy jest bardzo ważna rzecz. Oraz jest podany adres mailowy i numer telefonu. Na numer telefonu udało mi się dodzwonić po długich, długich próbach, ale jak już się dodzwoniłem, to trafiłem na całkiem sympatycznego pana, nawet bardzo sympatycznego pana, który mi wszystko wytłumaczył, bo nie wszystko tutaj napisali. Więc tak, jak dostaniecie takie pisemko, to co musicie zrobić? Musicie zrobić tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, musicie zrobić zrzut ekranu z waszej transakcji, na której... Z Chińczykiem, tak. No co tam AliExpressa, Alibaby, czy jakiegoś tam innego cosia. Na transakcji ma być wyraźnie widoczna kwota, jaką za to wszystko zapłaciliście. Dobrze by było, gdyby na transakcji był też numer przesyłki. Jeżeli tego nie ma, no to wypadałoby jeszcze zrobić zrzutkę ekranu z trackingu, gdzie by był z jednej strony numer transakcji, a z drugiej strony numer przesyłki, żeby poczta wiedziała, że nie robicie nie robicie jej w jajo i nie posyłacie innej transakcji niż oni mają. No i to są rzeczy, które sobie robicie online i tu się, że tak powiem, fajnie kończy. Bo teraz w tym liście, który dostaniecie od Poczty Polskiej, była też druga kartka. I ona ma dwie strony. Jedna to jest oświadczenie, że to, co dostaliście, to jest prezent. W związku z czym za to nie zapłaciliście nic i to jest wolne od cła. No jak lubicie ryzykować, to możecie spróbować. Natomiast nie sądzę, żeby się udało, a chciałem wam przypomnieć, co zresztą na tym piśmie też przypominają, że to jest składanie fałszywych zeznań, które jest zagrożone. Karna, bla, 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 bla. W związku z czym odwracamy to na drugą stronę i tam mamy dane do zgłoszenia celnego. Numer magazynowy, numer przesyłki już jest wypełniony, musicie podać swoje dane, imię, nazwisko, adres, tam takie rzeczy, no oraz nazwę towaru, sztuka, wartość. No i się podpisać. I się podpisać pod tym wszystkim. I to nie wszystko, bo jeszcze musicie upełnomocnić Pocztę Polską do wykonania odprawy celnej w waszym imieniu. I to możecie robić w placówce pocztowej, waszej najbliższej. Po prostu idziecie sobie jakie tam. Jakie to wygodne. Stoicie sobie w kolejeczce albo i nie. Ja akurat nie stałem, w tym wypadku nie stałem. Stałem po odbiór tego pisma i potem stałem po odbiór paczki, ale akurat jak poszedłem złożyć pełnomocnictwo, to nie stałem. Jak obejrzycie ten filmik, będziecie mądrzejsi, macie o jedną wizytę na poczcie mniej. Czyli jak dostaniecie pismo od Poczty Polskiej, to od razu... takie straszne, to od razu poproście o pełnomocnictwo. Ja wybrałem pełnomocnictwo celne stałe, czyli po prostu, że upoważniam Pocztę Polską do celenia paczek, które przyszły do mnie i już. Natomiast możecie zrobić to jednorazowo, czyli upełnomocnić na konkretną tą przesyłkę, o którą wam chodzi.
wybór należy do was. No i jak złożycie takie pełnomocnictwo, to dostanie się takie coś. No i oczywiście trzeba to zeskanować, podobnie jak tamto oświadczenie. I wysłać na taki śmieszny adres, który jest tutaj podany. To jest w ogóle bardzo fajny. Ja nie wiem, kto im to kurde wymyślił. Czekaj, ja to spróbuję odczytać. wer.war.olz.magazyn.warszawa@poczta-polska.pl. Fajny, nie? No taki no. Intuicyjny. User friendly po całości jak cały wer.war.olz.magazyn.warszawa. Zapamiętaliście? No. Macie na szczęście napisane, będziecie mieli napisane na tym papierze. Tylko uważajcie, żeby się nie myknąć przy przepisywaniu, bo przy takim długim to już można się myknąć. Wiecie co, może dam wam to w opisie filmu, zrobicie sobie Ctrl-C, Ctrl-V. No. I jak już to, szczerze mówiąc, byłem nawet zdziwiony, bo jak wysłałem chyba w poniedziałek to pełnomocnictwo, bo tak jakoś, to w środę dostałem awizo, że jest paczuszka do odebrania i paczuszka była pobraniowa, po prostu wartość pobrania to było to był ten VAT, VAT, no my to potocznie nazwaliśmy cłem, no bo to się w ogóle nazywa, słuchajcie, VAT, cła, opłaty agenta itp. No ale przyjmijmy, że to po prostu przywalają VAT do tego i tak w dużym uproszczeniu możecie łatwo przewidzieć, jaka to będzie kwota, tak? No, także udało się, nie powiem, nie wiem jak inni, mnie się udało i nawet szczerze mówiąc, oprócz tego, że byłem 3 razy na poczcie, to ta paczka nie szła jakoś wyraźnie dłużej niż potrafią iść paczki z Chin. Także podsumujmy, króciutko. Zamawiacie coś w Chinach. Od razu, jak zamówiliście sobie, zróbcie zrzut ekranu tej aukcji, czy tam tej oferty, którą wybraliście, kupiliście. Dostaniecie numer trackingu, znowu sobie zróbcie zrzut ekranu i miejcie. Przychodzi awizo, czy tam listonosz z poleconym do was. Patrzycie, jakie są kwity. Idziecie na pocztę, pobieracie pełnomocnictwo. Warto udzielić stałego, bo jak chcecie zamawiać coś więcej, to i tak za każdym razem byście musieli dygać po pełnomocnictwo, a tak to załatwicie po raz na zawsze. Po czym wypełniacie dokumenciki, odsyłacie, czekacie na właściwą paczkę, która będzie za pobraniem, bo to pobranie będzie pi razy 6, 23% wartości przesyłki. Wyszło tyle, co u Chińczyka plus 8 zł. 8 zł to chyba koszty pobrania. No prawdopodobnie poczta sobie jakąś opłatę manipulacyjną doliczyła, no bo wiadomo, nikt za darmo nie pracuje, a poczta instytucją charytatywną też nie jest. Logika. Ale muszę powiedzieć, że sprawnie. Byłem zdziwiony, że poszło to wszystko. No to jest zaskakujące. Poczta Polska i sprawnie. To rzeczywiście dziwne, bo... No ale dobra, może wypadek przy pracy, a może coś się poprawiło, kto wie. W każdym razie miejmy nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniliśmy ten temat i nie wpadniecie w panikę, że wam zatrzymała poczta paczkę. Zatrzymała, bo mogła. No cóż. Nawet powinna, bo to zgodnie z ustawą... Tak, jest, jest paragrafów... Tam no w ogóle strasznie te pisma bardzo poważnie wyglądają, ale wierzcie mi, nie ma się czego bać. No i oczywiście nie polecamy kantowania, że to prezent, szczególnie jak coś kupiliście, bo może faktycznie jak wam ktoś coś prezentuje, no to spoko, nie? Ale... Tak, ale nadawcą jest jakiś tam kurde Alibaba, no, coś właśnie, tam, coś szczególnie tam. To... jak nie jest nadawcą prywatna osoba, bo z prywatną osobą to może jeszcze by przeszło. W końcu każdy może mieć wujka w Chinach. Natomiast, no tak to nie. Także, cóż, powodzenia, owocnych zakupów wam życzymy, no i zapraszamy za jakiś czas na film o nowym smartfonie Konrada, który nie do końca jest smartfonem. Jasne. To do zobaczenia. Cześć.